chciałbym wam powiedzieć, co to jest mądrość. Mądrość ludzka jest to umiejętność życia. To jest umiejętność takiego podejmowania decyzji, że one się okazują dobre. Czyli mądrość to jest ta umiejętność bycia skutecznym. Bycia skutecznym, czyli jak facet postępuje mądrze z kobietą, to może mieć dużo przyjemności. Jeżeli facet postępuje mądrze ze swoją firmą, to ta firma się rozwija. Jeżeli facet postępuje mądrze z rodziną, to ta rodzina jest szczęśliwa. I dlatego chcę wam powiedzieć, że niektórzy mężczyźni są przekonani, że mądrość i logika to jest jedno i to samo, a to nieprawda. Logika przydaje się w mądrości, czyli w podejmowaniu decyzji. Ale sama mądrość nie wystarczy, ponieważ nikt nie jest na tyle mądry, żeby przewidzieć, że dzisiaj o godzinie 12:17 ja będę nakręcał filmik o mądrości tu, gdzie jestem, z tym widokiem, który mam za plecami. I do tego potrzebna jest jeszcze druga część mądrości. I ta druga część mądrości to się nazywa intuicja. I to się dopiero połączenie logiki z intuicją może stworzyć coś takiego jak mądrość. To tak jakbyście sobie wyobrazili taką ścieżkę przez dżunglę i tą ścieżką przez dżunglę idzie tygrys i pantera. Kochani, jeżeli coś takiego by się pojawiło, to żadne pająki nie byłyby nawet w stanie wyjść na tą ścieżkę. Amen.